MonsterPala to jest pierwszy na YouTubie unboxing myszki lagraczy Naty Genesis GX77. Tak prezentuje się pudełko. Moim zdaniem bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie jest wykonane. Ma ono super design, bardzo mi się to pudełko podoba. Zachęca do kupna ogólnie swoim wyglądem, bo jest nietypowy po prostu. Nie jest ono prostokątne, tylko bardziej w kształcie trójkąta. Na pierwszy rzut oka widzimy myszkę. Obrazek tej myszki, Nateka Genesis GX77. Możemy to otworzyć i winie tutaj nam na pierwszy rzut oka sama myszka prawdziwa. Z boku mamy po prostu opisane jej funkcje, ich klawiszy, kabla i tak dalej, wszystkiego, że ma podświetlenie i tak dalej, to powiem później. Następnie z tyłu mamy tutaj kilka obrazków z myszki, po prostu szczegóły jej, ilość DPI i na dole mamy specyfikację produktu. O tutaj, tutaj się wyświetli na po prostu zdjęcie będzie wyświetlone. Następnie mamy tutaj kod kreskowy i mamy tutaj języki. Teraz rozpakujemy naszą myszkę. Zaczniemy od zdjęcia taśmy na górze pudełka. Następnie wyjmiemy samą myszkę. Tak wygląda na razie pudełko w środku. Wyciągamy zawartość. Pudełko jest puste. W pudełku znajdowały się trzy rzeczy. Najważniejsza, czyli myszka. Następnie sterowniki. A następnie instrukcja obsługi. Teraz zajmiemy się myszką. Myszka tak wygląda. Jest bardzo ładna, lekka i ogólnie jest idealna do ręki. W porównaniu do mojego cyborga, którego posiadam, RAT 3 i MMO 7, ta myszka jest znacznie wygodniejsza i znacznie przylega do ręki. Cyborg ma takie jakby skrzydełko odstające, które można dokręcić po prostu poprzez wymianę części. Tutaj mamy takie jakby miejsce na palce. To jest zupełnie wygodniejsze i palce na tym leżą, zobaczcie. Moje palce idealnie leżą na myszce. Jest to znacznie wygodniejsze teraz niż po prostu cyborg. To mi się bardziej podoba. Później zobaczę, jak ta myszka się spisuje w gamingu. No, oczywiście ważną rzeczą w myszkach jest oplot nylonowy. Można łatwo myszkę wyrwać na przykład kabel, jak on nie jest w oplocie. Na przykład jak ktoś ma jakiegoś młodszego brata lub ma jakieś zwierzę, jak na przykład jak kota, który po prostu wskakuje mi na biurko i zwala mi po prostu wszystko, co na nim mam, czyli klawiaturę, czasami słuchawki i myszkę. Mam to wszystko oczywiście z Nateka i jest to w oplocie nylonowym. Teraz pokażę wam podświetlenie myszki. Tak ona się prezentuje. Moim zdaniem w nocy jest tego podświetlenia dosyć ładny efekt. Tak to wygląda. Ładnie to się świeci wszystko. O, i teraz wam pokażę. Widzicie, o to tutaj znaczek to jest DPI i ono ma 5 kolorów i te kolory się zmieniają od zależności DPI. I tak, 5 kolorów. Pierwszy to jest czerwony, drugi to jest zielony, trzeci to jest niebieski, taki ciemniejszy, czwarty to jest taki jasny niebieski. Na kamerze dobrze tego nie widać, ale w rzeczywistości to ma ładny efekt. I przetestowałem tą myszkę już w gamingu. Przetestowałem ją ja i mój tata. I doszliśmy do wniosku, że dla mnie, czyli dla osoby młodszej, dla gimbusa, który ma małą rękę dosyć, ta myszka się nie nadaje po prostu do gry. Mi się niewygodnie po prostu na niej gra. Jest dla mnie za duża i trochę się niewygodnie na nią gra. Nie ogarnia mnie trochę, po prostu jest za duża dla mnie. Osoby może z małą ręką mogą mieć problemy z graniem w gry i tak dalej. Do surfowania po internecie jest ona dobra, ale do grania w gry, moim zdaniem, jak ktoś ma małą rękę, to się nie nadaje.
Ale dla mojego taty ta myszka po prostu jest bardzo dobra. Bardzo mu się dobrze grało. Miał staty na plusie Battlefielda, więc miał 20 na 3 około, więc może dodaje ta myszka trochę skilla, wiadomo. I ona jest moim zdaniem przeznaczona dla osób, które mają duże po prostu ręce. Aby poprawnie zainstalować naszą myszkę, najpierw trzeba umieścić wtyczkę USB naszej myszy w porcie USB komputera. Następnie musimy włożyć płytę CD ze sterownikiem do naszej myszy do napędu CD-ROM. Albo pobrać sterownik ze strony www.natek-europe.com. Następnie uruchamiamy aplikację instalatora, po czym klikamy dalej w oknie, które się wyświetli. Więc ja już wsadziłem płytę, wszystko zrobiłem zgodnie z instrukcją obsługi. Następnie klikamy Setup X i pozwalamy. Dajemy Next, wybieramy gdzie zainstalować. Następnie klikamy Next i instaluje nam się. I kończymy. Tak prezentuje się panel opcji. Mamy tutaj 5 zakładek. Pierwsza z nich wygląda tak. Są opcje przycisków. Tutaj mamy drugą. Tutaj jest do DPI. Tutaj systemowe jakieś opcje, tutaj nie wiem. I tutaj też do przycisków. Ogólnie tak to się prezentuje. Tutaj mamy jakieś profile, tu możemy zapisać nasze zmiany, wgrać z powrotem nasze je, załadować, stworzyć coś i tutaj zedytować, więc tutaj możemy kilka różnych opcji zrobić i po prostu w łatwy sposób je zmienić na inne. Możemy sobie po prostu zrobić kilka tych opcji. Fajna rzecz. Tutaj mamy jakieś do świecenia opcje. Też to fajnie ogólnie wygląda. Podoba mi się to grafika. I tak się to wszystko prezentuje. Myszka Natek Genesis GX77 została wyposażona w 9 programowalnych przycisków. Tutaj ten przycisk służy do zmiany DPI. Tutaj widzimy kolorowy wskaźnik profilu DPI. Na odwrotnej stronie myszki mamy laserowy sensor Avago 9500. Myszkę Natek można podłączyć do USB 2.0, aby mieć pełną szybkość. I to już koniec naszego unboxingu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to kliknijcie łapkę w górę, skomentujcie ten film i zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania do tej myszki, to piszcie w komentarzach. Komentował Noser.pl, trzymajcie się i cześć!